Co tak naprawdę kieruje wyborami i działaniami w skali zbiorowej? Skąd biorą się różnego typu ludzie, którzy są przypisani jako ci, którzy stoją za różnymi wydarzeniami na świecie? Skąd się biorą te wydarzenia na świecie, w kraju czy też rodzinie? I jak możemy skutecznie i trwale wpływać na to, co dzieje się tuż obok nas, ale także i na świecie. Doświadczamy różnych rzeczy i warto jest wiedzieć, jak one powstają i dlaczego w ogóle ich doświadczamy. Widzisz, żyjąc w tym wymiarze i rzeczywistości, możesz być częścią jednej z dwóch świadomości zbiorowych, i dokładnie o tym jest dzisiejszy podcast. Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i Ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, Możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Tak jak kropla w oceanie jest jego częścią, ty posiadając i rozwijając swoją świadomość, jesteś jednocześnie częścią zbiorowej świadomości, która także rozwija się w jakimś kierunku. Wszystko, czego doświadczamy jako społeczność, czy jest to rodzina, państwo, nasza planeta, jest tworzone przez zbiorową świadomość. Ta zbiorowa świadomość tworzy doświadczenia. Te doświadczenia przejawiają się także w postaci różnych ludzi, którzy na świecie wprowadzają porządek lub chaos, mnożą oddzielenie lub jedność. Możesz być więc częścią i doświadczać, oraz co bardzo ważne, współtworzyć zbiorową świadomość oddzielenia lub jedności. Możesz także doświadczać różnych świadomości, w różnych ich zbiorach w tym samym czasie. Kiedy w zbiorowej świadomości przeważa takie przeświadczenie o oddzieleniu, o tym, że każdy jest odseparowany od reszty, że są oni i my, że jest wiele różnic, że można coś robić dobrze lub źle, że są wybory lepsze i gorsze i w końcu, że są ludzie lepsi i gorsi. Ta świadomość oddzielenia właśnie tworzy odsetek lat różnego typu doświadczenia. Tworzyła czasy niewolników, palenia wiedźm na stosie, wprowadzania chrześcijaństwa siłą i każdą jedną wojnę na świecie. Ale wiesz ta świadomość oddzielenia to nie są tylko takie wielkie wydarzenia i wielcy znani ludzie, którzy je wprowadzają. Ona istnieje także tu, gdzie człowiek, na przykład, mówi sobie: hm, no tak, w Afryce głodują dzieci. Czy gdzieś tam na świecie ludzie teraz doświadczają wojny, ale mi tutaj, w moim domu, w moim kraju jest przecież dobrze. A więc dostrzegasz to, oddzielenie zamiast jedności. Jest ona także tu, gdzie obwinia się innych o coś. Na przykład to to, że w naszym życiu jest nie tak. Ta świadomość oddzielenia jest także tam, gdzie widzi się wroga, albo gdzie jakiś człowiek wydaje się gorszy, głupszy czy brzydszy. I jeśli jesteśmy świadomymi ludźmi, to wiemy, że pomnażanie tego oddzielenia w jakiejkolwiek formie nic na Ziemi nie zmieni. Stawanie przeciw tym, którzy myślą z poziomu odseparowania, jest przecież też częścią świadomości odseparowania od siebie. Jest tym samym, z czym się chce z poziomu świadomości oddzielenia walczyć. W ogóle, jeśli chce się z czymś walczyć, to już to świadczy o tym, że działa się z tego poziomu właśnie. Dlaczego rzeczy na świecie Zmieniają się powoli, czy to w jakiejś społeczności, czy też w zbiorze. Widzisz, bo większość ludzi tak naprawdę jest zadowolona z tego, jak żyje. Jest im wygodnie i komfortowo. Pytanie jednak, czy komfort życia wystarcza, aby w tym oddzieleniu pozostać? Jeśli tak, to warto też być świadomym, że jest się wtedy energią, która. Pozwala na to, by świadomość separacji i to, co się z nią wiąże, nadal trwało. Dlatego, że nic, nierobienie także wspiera daną energię, czyli między innymi wspiera się energetycznie chociażby segregację ludzi z jakiegokolwiek powodu. Wspiera się głód na świecie, wojny, walkę z mniejszościami itd. Oddzielenie wspiera. I wzmacnia podziały na Ziemi. Każde. I nawet jeśli z umysłu mówimy o sobie, że jesteśmy tolerancyjni, to energetycznie wspieramy to, z czym z umysłu nie chcemy być powiązani. Ludzie w większości generalnie są ok z systemami, które są na świecie tak długo, jak mogą pozostać w swoim komforcie, w komforcie tego, co znają. A to rodzi przyzwolenie. Na to, co dzieje się aktualnie w danej chwili na świecie. Dajcie mi tylko żyć jak kiedyś, a podpiszę wszystko, zgodzę się na wszystko, wezmę wszystko, założę wszystko, byleby tylko mieć i zachować swoje wygody czy też przywileje. Różnice czy też inne perspektywy zagrażają temu komfortowi. I jeśli coś jest inne niż to, w czym ktoś wzrastał i wzrasta. Wyrywa go to z komfortu. Mówimy tu o takich rzeczach jak wyznania, kultura, zwyczaje, preferencje, poglądy, wierzenia czy przekonania. A więc nazwanie tego złym, niestosownym, dziwnym pozwala na to, by nie poznawać tego co inne, nie otwierać się na to. Lepiej to nazwać złym i nie pozwalać na to, oddzielić się jakoś od tego. No właśnie oddzielenie. To jest lekcja, która wraca do ludzkości, ponieważ na dłuższą metę ludzkość nie zmieniła globalnie swojej świadomości i tkwi w takiej świadomości oddzielenia od setek lat. A przecież jesteśmy jednym, prawda? Jesteśmy z jednej energii. I naszym celem tutaj, kiedy przychodzimy, jest tworzenie w tej jedności. Jeśli chcemy, by świat się zmienił, potrzebujemy być jednością, czuć tą jedność, działać z jej poziomu. A jedność wcale nie oznacza bycia takim samym. Bardzo lubię motto z Bali, które brzmi jedność w różnorodności. Bo dokładnie o to chodzi, by przyjmując tę Jedność przyjąć różnorodność. W zbiorowej świadomości jedności widzimy, że mamy różne poglądy, mamy różne podejścia czy też wierzenia. Każdy z nas ma inne preferencje, ale uznajemy je, szanujemy je i nie zmuszamy nikogo do tego, żeby porzucił swoje na rzecz naszych. Zbiorowa świadomość jedności. W swoim spektrum ma wszystko i wszystko jest tak samo uznane. Dostrzesz to. Tu nie ma różnicy. Jeśli ktoś myśli, że jest lepszy, czy na przykład mądrzejszy, bo XYZ, a ty myślisz, że jesteś też lepszy, czy mądrzejszy, czy lepsza, czy mądrzejsza, bo ABC, no to częstotliwość, która jest w tym wzmacniana, jest Taka sama, czyli brak jedności. Jeśli chcesz coś zmienić, potrzebujesz zmienić częstotliwość, która przyciągnie inną zbiorową świadomość, czy też stworzy, zmaterializuje. Taką, która pomoże stworzyć inną zbiorową rzeczywistość. Myślisz, że zrobisz to przez dyskusję, kłótnie, przeciąganie liny, kto ma rację, walkę w jakiejkolwiek formie? Złość. Chociażby na nie wiem, jakieś ograniczenia, czy to, że nie możesz czegoś wytłumaczyć? Jak myślisz? Jedność to życie tak, aby się wspierać bez względu na nasze wierzenia i przekonania. Akceptować to, że ktoś wybiera po swojemu. To jest cokolwiek wybierzesz. Dla mnie to jest ok. To jest sposób na szerzenie świadomości jedności. To jest ten dar. Dzięki któremu możemy coś zmienić. Ludzie zmieniają świat wpływając na zbiorową świadomość poprzez swoją świadomość. A większość z ludzi robi to nieświadomie, czyli wpływa na zbiorową świadomość zupełnie o tym nie wiedząc. Nieświadomie tworząc poziomu oddzielenia, wspierając tym samym. Umacnianie się zbiorowej świadomości, oddzielenia i jej efektów. Zbiorowa świadomość jest tak silna, że może wpływać na rzeczywistość w mgnieniu oka. I nie będę tu gołosłowna, ponieważ dowodem na to są nawet badania. Przeprowadzone przez Rogera Nilsona pod nazwą Global Consciousness Project. Global Consciousness Project to taki eksperyment. Parapsychologiczny, który rozpoczęty został w 1998 roku, jako próba wykrycia możliwych interakcji globalnej świadomości z systemami fizycznymi. Udowodniono podczas tego eksperymentu, który zresztą cały czas jest prowadzony, że kiedy ludzka świadomość stanie się spójna, czy też inaczej mówiąc koherentna, i chodzi tu o spójność jakiegoś danego uczucia. To kiedy tak się dzieje, zachowanie systemów losowych może się także zmienić, czyli spójna świadomość danej grupy ludzi zbioru może wpłynąć na to, jak działają maszyny. I teraz tak. Generatory liczb losowych, czyli RNG, oparte na tunelowaniu kwantowym. Tak normalnie produkują całkowicie nieprzewidywalne sekwencje zer i jedynek, ale kiedy podczas tego eksperymentu, podczas takich wielkich wydarzeń, na przykład koncertu, kiedy ludzkie uczucia były zsynchronizowane, to ta sama sieć generatorów liczb losowych stała się subtelnie ustrukturyzowana. Czyli stało się to, że te nieprzewidywalne sekwencje zer i jedynek zmieniły się na coś bardziej ustrukturyzowanego a te dowody z kolei wskazują na działanie jednoczącego pola świadomości które było przecież i jest opisywane od wielu tysięcy lat przez różnych mędrców w różnych kulturach pytanie do ciebie brzmi skoro zbiorowa świadomość i w ogóle ludzka świadomość ma taką moc tworzenia, w jaki sposób ty chcesz wpływać na rzeczywistość i jakiej zbiorowej świadomości być częścią. Bo, no tak, owszem, żyjemy, rodzimy się w jakiejś rodzinie kraju, na kontynencie czy też planecie Ziemi, ale jednocześnie mamy przecież wybór z kim w większości spędzamy czas. I na tym poziomie mikro, z kim tworzymy zbiorową świadomość, a to z kolei niesie dalej częstotliwość w osiedle miasto, kraj itd. Tak tak Czy na dziś obserwujesz siebie i sprawdzasz, z jakiego poziomu świadomości myślisz, czujesz i działasz? Przede wszystkim w tych mniejszych rzeczach, na początek, jak chociażby w relacjach z ludźmi, Ocenianie lub akceptacja, działanie z poziomu braku lub obfitości, patrzenie na drugiego człowieka i traktowanie go jak siebie z poziomu miłości lub jej braku. Zaczynając od siebie, od skupienia się na tym, że jesteś jednym ze za wszystkim, zaczynasz dokonywać wielkich zmian i wpływać także na zbiorową świadomość. Inaczej Traktujesz siebie inaczej, traktujesz innych ludzi, zwierzęta, przyrodę i wszystko, z czym masz styczność. Bo przecież wszyscy jesteśmy połączeni niewidzialną nicią wibracji i mamy jedność w różnorodności, czego Tobie i sobie życzę w naszej osobistej i zbiorowej świadomości, abyśmy mogli kreować. Inny świat. Bardzo dziękuję, że byłaś i byłeś ze mną w tym odcinku podcastu. Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz go dalej. Do usłyszenia.